Dzień dobry, w programie Temat Tygodnia witają Państwa Piotr Pawłowski i Joanna Misztal. Witam naszego pierwszego gościa, Magdalena Młynarczyk, Koszeńska Biblioteka Publiczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magdo, kto w Polsce, jak wynika z Waszych obserwacji, sięga najczęściej po książkę? Przede wszystkim młodzież i osoby starsze. Młodzież głównie po tę książkę użyteczną, podręczniki, lektury, jakieś opracowania. Osoby, które piszą prace dyplomowe i osoby starsze, które mają sporo czasu, żeby poświęcić się lekturze. Mhm. Trudno jest uwierzyć w te badania, które wykonuje między innymi Biblioteka Narodowa, że czytelnictwo spada albo że utrzymuje się na jakimś nikłym poziomie, ponieważ księgarnie są zawalone nowościami i te nowości znikają. Mhm. Więc jak pani ocenia? Gdzie leży prawda? Z racji mojego zawodu obracam się w środowisku osób, które czytają i takie widzę przez 8 godzin w pracy. Nie odczuwam tego. Racja, księgarnie, ale także księgarnie internetowe, gdzie dosyć długo czeka się na zamówienie i widać, że te książki schodzą. Z drugiej strony wierzę w statystyki Biblioteki Narodowej. Więc to pewnie zależy od kręgu osób, z którymi się spotykamy. A proszę powiedzieć, czy czytelnictwo książek warto promować? No tak. To jest chyba oczywiste. No właśnie nie dla mnie, dlatego że ja coraz częściej zaczynam dochodzić do takiego wniosku, że ponieważ czytanie jest wysiłkiem intelektualnym, a większość właściwie Polaków żyje w kręgu konsumpcji łatwej, więc wydaje mi się, że czasami to promowanie po prostu nic nie daje. Jak pani myśli? No nie sądzę, jednak daje. Zresztą czytelnika, aby rozczytać, można zacząć od takiej właśnie łatwej, lekkiej lektury. Odpowieści, które na przykład są ekranizowane później, a po jakimś czasie czytelnik sam zapragnie lektury poważniejszej, dobrze recenzowanej, autorów, którzy na przykład otrzymali jakieś nagrody. Ja jednak widzę sens, wierzę w człowieka, tak, i w jego poszukiwania. Człowieka czytającego. Tak. Ale biblioteka to nie tylko czytanie. Będziemy mogli się o tym przekonać całkiem niedługo, bo biblioteka włączyła się do tych innych placówek polskich, które prowadzą bardzo ciekawy program Żywa Książka. W kilku słowach, na czym polega ten program? Żywa Biblioteka, metoda edukacji o prawach człowieka. Projekt przeprowadzony w konwencji tradycyjnej biblioteki. Czyli są książki, tyle że są nimi żywi ludzie. Czytanie odbywa się bez pośrednictwa tekstu. Jednakże jest to zetknięcie z czyimś życiorysem, z czyimiś przemyśleniami, doświadczeniem życiowym, czyli tak dokładnie jak w przypadku tradycyjnych książek. No i odbywa się to w bibliotece, czyli w miejscu, które jest specjalnie przygotowane dla tej akcji. Żywa biblioteka po raz pierwszy w Koszalinie, ale w całej Polsce nie po raz pierwszy, bo w wielu miastach funkcjonuje już ta idea. Zgadza się. W 2007 roku zawitała Żywa Biblioteka do Polski, czyli 7 lat po tej inauguracji w krajach skandynawskich. Przede wszystkim Wrocław w tym roku będzie miał, przygotowuje się już kilka miesięcy wcześniej, był u nich w czerwcu, do 5. edycji, więc od kilku lat to trwa, ale wiele miast, wydaje mi się, że już nawet kilkanaście, próbuje, tak, wychodzić z tym projektem do ludzi, do czytelników, do społeczności lokalnej po prostu. To jest projekt dosyć śmiały, trzeba powiedzieć, bo bohaterami będą ludzie, którzy mogą budzić kontrowersje. Powiedzmy o bohaterach. Tak, mogą, chociaż nie wszyscy. Będą to osoby, przedstawiciele grup dyskryminowanych albo po prostu zagrożonych dyskryminacją lub obarczonych stereotypami. Będzie ateistka, będzie były pensjonariusz zakładu karnego, będzie gej, lesbijka. Zaprosiliśmy też feministkę, osobę ciemnoskórą, osobę pochodzenia żydowskiego, wegetarianina, Ukraińca, osobę starszą, więc spory katalog i mamy nadzieję, że taki wszechstronny i ciekawy. Jak te osoby zareagowały na takie zaproszenie? Wiele osób zgłosiło się tak spontanicznie, ponieważ i na naszej stronie internetowej biblioteki oraz w prasie, w radiu pojawiła się informacja, że Koszalińska Biblioteka Publiczna poszukuje żywych książek. Więc były telefony i chęć włączenia się do tej akcji lub proponowaliśmy osobom znajomym, często z pewną niepewnością, to znaczy z bardzo pozytywnym nastawieniem, że fajny projekt i potrzebny, ale z drugiej strony z taką obawą, że ja mam wystąpić, że mam się obnażyć jakoś wewnętrznie, czy otworzyć na drugiego człowieka. No i nie wszyscy się ostatecznie zdecydowali. Ale mamy 12 żywych książek, tak. Ale nie wszyscy z Koszalina, proszę powiedzieć. Gdzie się znaleźliście? W Gdańsku.
Prawdopodobnie z uwagi na to, że zupełnie niedawno, bo wiosną, no, latem prawie, no, zeszłego roku, Żywa Biblioteka odbyła się w Gdańsku. O ile dobrze pamiętam, to też była pierwsza taka akcja w Trójmieście. I to akurat są osoby z Gdańska. Przyjedzie do nas pani jako tytuł występująca lesbijka. Oraz bardzo młody i sympatyczny i inteligentny mężczyzna i będzie książką gejem. Niestety w Koszalinie, mimo dotarcia do tych środowisk nieheteronormatywnych, no nie udało się nikogo namówić. Argumentacja była taka, że to jest temat tabu albo wywołuje agresję. No i po prostu Koszalin jest za małym miastem. A wierzy pani w to, że tą inność da się oswoić? Tak. Wierzę i dlatego organizuję z koleżankami z biblioteki tę akcję. Jasne, że tak. Ja uważam, że agresja bierze się stąd, że inny, tak, w jakimkolwiek rozumieniu nieznany, budzi lęk, więc może agresję, szufladkujemy go, a jak go poznamy, porozmawiamy jak z każdym człowiekiem, no to wtedy się oswajamy. Ja za bardzo nie widzę innej możliwości oswajania inności. Owszem, jakieś projekty edukacyjne, takie typowo teoretyczne, też wpływają na naszą świadomość i mentalność, ale doświadczenie rozmowy z żywym człowiekiem jest chyba jednak zupełnie czymś innym. Jaki będą miały przebieg te spotkania, proszę powiedzieć? Będzie to przypominało rzeczywistą książkę i tak, czytanie jej. Zgadza się. Mam nadzieję, że przede wszystkim będzie to miły, sympatyczny dzień, w przyjemnej atmosferze przebiegający. Natomiast zasady podobne do funkcjonowania tradycyjnej biblioteki, czyli wszyscy chętni przyjdą do naszej biblioteki, którzy będą mieli ochotę porozmawiać z żywą książką, dostaną taką nieco prowizoryczną kartę biblioteczną, gdzie tylko imię będzie umieszczone oraz wykaz tytułów, z jakimi chce się zapoznać dana osoba. Rozmowa twarzą w twarz, przy stoliku, w zacisznym miejscu. Taki regulamin, który stworzyliśmy, przewiduje 20 minut rozmowy. Jeśli obie strony będą wyrażały chęć dłuższej rozmowy i nie będzie kolejki chętnych, to będzie można przesunąć ten termin jeszcze o kolejne 20 minut. Ale to nie tylko rozmowy. Żywa Biblioteka to także cały maraton filmowy. Kilka słów o filmach chciałabym. Tak. Imprezy towarzyszące między innymi w poniedziałek od 14, gdy zaczynamy, dwa filmy fabularne, Daleko od nieba oraz Fanatyk, tu we współpracy z CK 105. W naszej sali kinowej przy placu Polonii 1 od 17 wstęp jest wolny oraz filmy edukacyjne, dokumentalne, trzy filmy. Delikatnie nas zabijają i tutaj kobieta uprzedmiotowiona w reklamie, Maska twardziela, Kryzys męskości oraz Niebieskoocy. Dyskryminacja, to odnosi się głównie do Stanów Zjednoczonych, ale jeśli chodzi o ciemnoskórych dyskryminowanych, na kilka godzin osoby niebieskookie, bo taki miała pomysł trenerka, zostają postawione w takiej sytuacji, w jakiej na co dzień są rzeczywiście czarnoskórzy. No i widzimy na własne oczy, jak doprowadza to do frustracji, agresji, do bezsensownych odpowiedzi, manipulacja, tak? Jednakże trenerka podkreśla, która prowadzi to szkolenie, że to można przełożyć na wszelką dyskryminację z uwagi na płeć, na orientację seksualną, pochodzenie. Ja rozumiem, że projekt skierowany jest do wszystkich, czyli każdy może zawitać do biblioteki, ale chyba najbardziej nastawiają się państwo na młodzież. Tak, najbardziej na młodzież. Młodzież tych wyższych klas szkół średnich, młodzież studencką, ale mamy nadzieję i zauważamy zainteresowanie, bo już teraz czytelnicy się dopytują, proszą o harmonogram, o szczegóły. W różnym wieku, w przeróżnym, więc będzie miło ich gościć także. Nie rozumiem, że to pierwsza, ale nie ostatnia edycja u nas, jak pani myśli? Tak, mamy nadzieję. I ja myślę, że będą kolejne edycje. Również dyrekcja kibicuje nam i popiera ten projekt, więc myślę, że wszystko się uda. A czy możemy coś jeszcze na koniec powiedzieć więcej o imprezach towarzyszących? Bo z tego harmonogramu imprezy wynika, że to jest bardzo bogaty właśnie tydzień, prawda? Tak można powiedzieć. No prawie, to czwartku włącznie. Zaczyna się wtorek, zaczyna się w poniedziałek, kończy się w czwartek. Co jeszcze będzie, proszę powiedzieć? Sprowadziliśmy świetną wystawę z Warszawy, Przeciwdziałać dyskryminacji, to nie jest trudne. To są ogromne plakaty, na których uchwycono codzienność, ale w takiej artystycznej wizji osób ze środowisk marginalizowanych czy dyskryminowanych, wyznaniowe mniejszości seksualne, narodowościowe, etniczne czy religijne. I to w poniedziałek 14 o 16:30.
We wtorek mamy spotkanie autorskie z Ajkiem Naka, czarnoskórym pisarzem, mieszkającym już od wielu lat w Koszalinie. I to będzie promocja jego książki, którą wydał w zeszłym roku, Black Factor. W środę od 9 wykład dr Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej z Politechniki Koszalińskiej o prawach człowieka, który będzie jednocześnie takim wprowadzeniem do tych filmów edukacyjnych, o których wspominałam wcześniej. No i pomniejsze atrakcje również, ale to już szczegóły. W Żywej Bibliotece towarzyszy bardzo, bardzo taki energetyczny plakat, właściwie jest wszędzie w mieście. Mhm. Warto na to zwrócić uwagę, bo na nim jest opis szczegółowo, co, gdzie i kiedy będzie się działo. Wskazuję. Bardzo dziękuję. Przypomnijmy tylko, że 14-17 marca, tak, biblioteka przy Placu Polonii, wstęp na wszystkie imprezy bezpłatny. Mhm. I zapraszamy. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za wizytę. Przypomnę tylko, że naszym Państwa gościem była Magdalena Munarczyk z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Dziękujemy. Dziękuję. Witamy naszego drugiego gościa, Krzysztof Sulewski, pierwszy urząd skarbowy w Koszalinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, kiedy koszalinianie składają najczęściej rozliczenie roczne? Pod koniec okresu czy na początku? Tutaj ciężko do końca określić tą datę, czy termin, w którym składają w największej ilości swoje zeznania podatkowe. Faktycznie, no, na dzień dzisiejszy stwierdzając, mamy złożone około 1/4 zeznań w całej liczby, która jest składana w ciągu roku podatkowego. Mamy niespełna marzec. Dokładnie. Połowa marca. Osoby, które do tej pory się rozliczyły, to są najczęściej osoby, w którym wychodzi nadpłata z rozliczenia tego zeznania rocznego. W związku z tym chcą te pieniążki jak najszybciej odzyskać, no i składają też jak najszybciej swoje zeznania podatkowe. Natomiast później każdy składa w jakiejś swobodnej dla siebie chwili, w wolnym momencie swoje zeznania. No i oczywiście pod koniec część osób, które z jakiegoś powodu nie miały czasu, czy wypełnić tego swojego PIT-a, czy też po prostu przyjść do nas do urzędu, składają go w tej ostatniej chwili. A proszę powiedzieć, jak w tej chwili wygląda odsetek tych, którzy składają rozliczenie przez internet? Bo wy to bardzo mocno promujecie, dostęp do internetu też jest coraz szerszy. Ludzie z tego korzystają faktycznie? Jest cały czas tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o ilość składania zeznań podatkowych tą drogą, natomiast no niestety jeszcze nie jest to jakoś bardzo popularne. Ale boją się tego, że to jest trudne na przykład? Podejrzewamy, że tak. Mimo różnych akcji propagujących ten sposób rozliczenia się, wiele osób z tego nie korzysta. Czasami zdarza się to chyba z takiego powodu, względem lat poprzednich, w których to ten system startował, że było sporo problemów technicznych. Mhm. Pojawiały się, no i osoby nie mogły po prostu tego zeznania mimo wszystko, mimo chęci, złożyć. I teraz na razie podchodzę do tego trochę ostrożnie. Natomiast ja mogę być po swoim przykładzie, złożenie takiego zeznania w sposób elektroniczny odbyło się bezboleśnie. W ciągu dosłownie kilku minut sporządziłem zeznanie w drodze elektronicznej, wysłałem i otrzymałem bardzo szybko potwierdzenie, że to zeznanie dotarło do Urzędu Skarbowego. Czyli nie jest to trudniejsze niż wypełnienie na papierze? Nie, absolutnie. Wręcz powiedziałbym, że łatwiejsze, ponieważ na papierze musimy po pierwsze zdobyć druk, na którym mamy się rozliczyć, tak? Po drugie, musimy ten druk wypełnić nie tylko polami, które wprowadzamy na starcie, no, ale i potem matematycznie wszystko prawidłowo przeliczyć. Natomiast przy sposobie elektronicznym druk oczywiście jest dostępny od razu. Wybieramy ten, który jest dla nas potrzebny. Wprowadzamy te dane wejściowe, które posiadamy od naszego, załóżmy, pracodawcy. Natomiast sam system za nas przelicza tą całą matematykę, tak? Czyli pole błędu i robi się już niewielkie. Tutaj bardziej błąd może się zdarzyć tylko na zasadzie właśnie wprowadzenia nieprawidłowych danych wejściowych. Natomiast cała reszta jest załatwiona jakby za sam program komputerowy, który przelicza to, weryfikuje. Jeżeli są jakieś błędy, oczywiście też wskazuje nam pomyłki i prosi o stosowną poprawkę. Dodatkowo nie da rady, nie ma takiej możliwości, żeby wysłać błędne zeznanie. Czyli musi być ono całkowicie prawidłowe, przynajmniej matematycznie.
żeby można było je zatwierdzić i wysłać do Urzędu Skarbowego. No czyli łatwiej. No wygląda na to, że łatwiej. Gdyby ktoś chciał się przekonać po tej naszej rozmowie, w ten sposób PIT wyliczyć, gdzie ma szukać? Musimy po pierwsze oczywiście mieć dostęp do internetu, tak, żeby móc z tego skorzystać. Do szybkiego internetu? Nie, nie, chyba, oczywiście im wolniejsze łącze, tym dłuższa będzie praca z taką aplikacją. Natomiast stosunkowo dobre łącze internetowe, strona internetowa brzmi www.edeklaracje.gov.pl i tam de facto krok po kroku można uzyskać wszystkie informacje, jak rozliczyć się w tej drodze elektronicznej. Bardzo wiele osób do tego wypełniania PIT-ów podchodzi tak z taką dużą nieufnością. Chciałam zapytać, z jakimi problemami najczęściej spotykają się urzędnicy? Gdzie popełniamy najczęściej błędy? Błędy? Najczęściej to są błędy takie bardzo podstawowe, proste, których łatwo uniknąć. Po prostu z pośpiechu nie potrafimy jakby o nich zapomnieć o tych pozycjach, tak? Pierwsza rzecz, podajemy najczęściej często nie swój numer NIP-u, czyli numer identyfikacji podatkowej. Jest to numer, po którym nas identyfikuje urząd. Podawanie błędnego NIP-u powoduje jakieś pewne perturbacje, jeżeli chodzi o stwierdzenie, czy na pewno ten podatnik to jest ten, którego dotyczy zeznanie podatkowe. Druga rzecz, składamy często PIT-a nie do tego urzędu, do którego powinniśmy. Niby prosta sprawa, powinniśmy sobie sprawdzić, czy na dzień 31 grudnia, w jakim roku poprzedniego, w jakim mieście mieszkaliśmy, na terytorium jakiego urzędu skarbowego i do tego urzędu kierujemy swoje zeznanie. Czasami o tym zapominamy przy przeprowadzce i PIT znajduje się nie w tym urzędzie, do którego powinien trafić. Dodatkowo częsty błąd, brak po prostu podpisu, tak? Bez podpisu zeznanie jest formalnie nieważne, no wtedy jest niestety konieczność ponownej wizyty w Urzędzie Skarbowym i złożenie tego podpisu na PIT-cie, ewentualnie złożenie jeszcze raz korekty już podpisanej. Inne błędy, na przykład osoby, które korzystają z jakichś odliczeń, tak? Chcą z nich skorzystać, wykazują te odliczenia w głównym formularzu, natomiast szczegółowe dane zawsze znajdują się na załącznikach, których z rozpędu brakuje. Mhm. To pomówmy teraz o tych sprawach technicznych. Wspomniałem już o tym, ale ja jeszcze chciałbym dopytać. Gdzie składamy PIT? W miejscu zamieszkania?